5 kluczowych soborów powszechnych Kościoła katolickiego. Sobór powszechny to zgromadzenie dygnitarzy kościelnych i ekspertów teologicznych zwołane w celu omówienia i rozstrzygnięcia kwestii praw, doktryny i praktyki kościelnej. 1. Sobór Nicejski I. Sobór Nicejski został zwołany przez cesarza Konstantyna w 325 roku, m.in. jako odpowiedź na pogłębiające się podziały pośród chrześcijan. Liczne ówczesne sekty prowadziły debaty na temat natury Jezusa Chrystusa w odniesieniu do Boga Ojca oraz Ducha Świętego. Jedna z nich w szczególności zaczęła napędzać tę dyskusję. Jej przedstawicielem był chrześcijański kapłan imieniem Ariusz, którego poglądy na temat Chrystusa stały się przyczyną ogromnych kontrowersji. Uważał on, że jeżeli ojciec zrodził syna, w takim razie zrodzony ma początek istnienia. Z tego zaś jasno wynika, że był kiedyś czas, kiedy nie było syna. Tak więc dowodzi to, że on, syn, swoją substancję miał z niczego. Pogląd o ojcu w pewien sposób bardziej boskim od syna, znany jako kontrowersja ariańska, zyskał dużą popularność i zmobilizował cesarza Konstantyna do próby zażegnania sporu. Zwołał sobór w Nicei, dzisiejszy Iznik w Turcji, na który przybyło wielu biskupów z całego chrześcijańskiego świata. Określa się go jako pierwszą konferencję ekumeniczną, czyli propagującą porozumienie i współpracę pomiędzy kościołami różnych wyznań. Ojcowie soborowi wierzenia Ariusza z Aleksandrii uznali za herezję i żeby naznaczyć wiarę w Syna Bożego współistotnego Ojcu, stworzyli nicejskie wyznanie wiary. Wyznanie to zostało rozszerzone w roku 381 podczas Soboru Konstantynopolitańskiego i w takiej formie przetrwało do naszych czasów. Zwróćmy uwagę na dwa fragmenty. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Tutaj jest napisane, zrodzony z Ojca, ale przed wiekami, więc zawsze był czas, kiedy istniał Syn. I kolejny fragment, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Więc ponownie, odnosi się to do herezji ariańskiej. Ojciec i Syn są współistotni. Pierwszy nie jest bardziej boski od drugiego. Pomijając kwestię współistnienia Boga Ojca i Jego Syna, owocami Soboru Nicejskiego I były również inne ustalenia. Wśród nich wymienić warto świętowanie Wielkiej Nocy według kalendarza juliańskiego, czyli zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Zreformowano również czas trwania Wielkiego Postu z 40 godzin w Wielki Piątek i Wielką Sobotę do 40 dni. Za jego ramy uznając szóstą niedzielę przed Wielkanocą oraz Wielki Czwartek. Wniosek dotyczący powszechnego obowiązku celibatu dla wysokich przedstawicieli duchowieństwa został odrzucony. W Soborze Nicejskim można dopatrywać się próby zjednoczenia ówczesnego chrześcijaństwa. Okazała się ona jednak dosyć krucha. Mimo że Ariusz został wygnany i zmarł wkrótce potem, to sympatycy jego doktryny pozostali. Debata o relacji pomiędzy Bogiem Ojcem i Synem trwa do dnia dzisiejszego. 2. Sobór Laterański IV. Od 1 do 30 listopada 1215 roku odbywał się na Lateranie 12 w kolejności Sobór Powszechny, nazwany później Soborem Laterańskim IV. Jego inicjatorem był Innocenty III, jeden z najwybitniejszych papieży w historii Kościoła. Był to największy sobór średniowiecza. Zgromadził ponad 1200 uczestników, w tym 412 biskupów z całej Europy. W soborze uczestniczyła także delegacja polska, w skład której wchodził m.in. biskup gnieźnieński Henryk Kietlicz oraz biskup krakowski Wincenty Kadłubek. Mimo że sobór obradował jedynie miesiąc, podjął wiele kluczowych decyzji. Tkwiąc w duchu swoich czasów, oraz wobec fiaska czwartej krucjaty z roku 1204, ojcowie soboru podjęli decyzję o przygotowaniu nowej wyprawy krzyżowej. W tym celu uchwalono 3-letnią daninę obowiązującą wszystkich członków kleru, zwolniono jej uczestników z wszelkich podatków, a także zakazano na 4 lata handlu z muzułmanami.
oprócz odzyskania Ziemi Świętej, Sobór Laterański IV podjął także temat rosnących w siłę sekt chrześcijańskich, takich jak Waldensi czy Katarzy. W tym celu uściślono przepisy o inkwizycji kościelnej, zakazano zakładania nowych wspólnot o regułach zakonnych, a także zobowiązano władze świeckie do wydalenia ze swych włości głosicieli błędnych doktryn. Oprócz kwestii ofensywnych, przystąpiono również do reformy samych praw kościelnych. Ustalono oficjalną formę zawierania sakramentu małżeństwa, wprowadzając m.in. obowiązek zapowiedzi przedślubnych oraz zatwierdzono szereg reguł dyscyplinarnych porządkujących życie kleru. Do Soboru Laterańskiego IV przystąpienie do Komunii Świętej było obligatoryjne 3 razy w roku – w Boże Narodzenie, Wielkanoc i na zesłanie Ducha Świętego. Zasada ta okazała się być jednak nie lada wyzwaniem, stąd decyzją członków Soboru zredukowano tę liczbę jedynie do okresu Wielkiej Nocy. Uregulowano również kwestie związane z sakramentem pokuty, który wśród wiernych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa należał do rzadkości. Dekret Soboru ustanowił, że sakrament ten należy przyjmować co najmniej raz do roku. Próbowano utrwalić zwyczaj spowiadania się na początku Wielkiego Postu w środę popielcową. Jednak skoro Komunia Święta miała być przyjmowana w okresie Wielkiej Nocy, praktyka pokazała, że spowiedź odkładano, podobnie zresztą jak dzisiaj, do samego Wielkiego Tygodnia. Co ciekawe, uczestnicy Soboru zakazali w czasie trwania Triduum Paschalnego publicznego pokazywania się Żydom. Nie wiemy, czy praktyka ta miała być jedynie podkreśleniem winy Żydów za śmierć Chrystusa, czy też służyła ochronie ich życia przed ewentualnymi atakami ze strony wyspowiadanych, lecz dalej rozgoryczonych chrześcijan. Sobór Laterański IV był wielkim triumfem Innocentego III. Ogłoszona Piąta Krucjata doszła do skutku w roku 1217, a wiele z wprowadzonych wówczas nowelizacji prawa kościelnego obowiązuje do dnia dzisiejszego. 3. Sobór w Konstancji. Sobór w Konstancji rozpoczął obrady 16 listopada 1414 roku. Został zwołany w momencie, gdy funkcje papieża sprawowały aż 3 osoby. Organizator soboru Jan XXIII, Grzegorz XII oraz Benedykt XIII. Spośród nich Kościół katolicki za prawowitego następcę świętego Piotra uznaje jedynie Grzegorza XII, stąd też za wiążące przyjął tylko te obrady, które odbyły się po jego ich zatwierdzeniu. Sytuacja ta, nazwana później Wielką Schizmą Zachodnią, była jednym z głównych powodów zwołania soboru. Problem ten rozwiązano poprzez zdjęcie z urzędu wszystkich 3 pełniących funkcję papieża i na ich miejsce wybierając nowego, Marcina V. Co ciekawe, jednym z kandydatów był wówczas polski duchowny, spowiednik króla Władysława Jagiełły, Mikołaj Trąba. Nie udało mu się uzyskać wymaganych 2/3 głosów, jednak przez nowo wybranego papieża został mianowany później pierwszym prymasem Polski. Oprócz problemu Wielkiej Schizmy Zachodniej, ojcowie soboru po raz kolejny rozważali kwestie związane z głosicielami błędnych doktryn. Tym razem potępiono heretycki ruch biczowników, a także nauki Jana Wyclifa oraz Jana Husa, którzy otwarcie krytykowali strukturę oraz zasadność instytucji Kościoła. Ten ostatni, mimo listu żelaznego otrzymanego od Zygmunta Luksemburskiego, został w Konstancji pojmany i 6 lipca 1415 roku spalony na stosie. Na soborze nie zabrakło również delegacji z Polski. W jej skład wchodziło prawie 200 osób, w tym oprócz wspomnianego już Mikołaja Trąby, ówczesny rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowicz oraz Zawisza Czarny. Już sam ich orszak wywołał duży podziw wśród świadków tego zdarzenia, nie wspominając już o tym, że jako jeden z licznych podarków dla kościelnych dygnitarzy przywieźli ze sobą Tura, który poza terenami Mazowsza praktycznie nie występował już wówczas w Europie. Polską obecność na soborze szczególnie mocno zaznaczył Paweł Włodkowicz. Wygłosił wspaniałą, wyprzedzającą swoją epokę mowę o tolerancji względem innowierców. Była to m.in. reakcja na antypolski paszkwil pod tytułem Satyra przeciw herezji i innym nikczemnościom Polaków i ich króla Jagiełły, autorstwa wzburzonego krzyżacką porażką pod Grunwaldem Dominikanina Johannesa Falkenberga.
Nawoływał on w nim do zniewolenia oraz eksterminacji narodu polskiego, który brata się z litewskim krajem Pogan. W odpowiedzi na stanowczą reakcję strony polskiej, której grupa z Zawiszą Czarnym na czele, chcąc bronić godności króla Jagiełły, siłą wdarła się do papieskiego pałacu, Marcin V potępił wspomniane dzieło i zakazał jego dalszej publikacji. Sobór w Konstancji zakończył obrady 22 kwietnia 1418 roku. Oprócz zażegnania problemu Wielkiej Schizmy Zachodniej, nie udało mu się przeprowadzić silniejszych reform obyczajowych oraz strukturalnych w Kościele. W przyszłości doprowadzić to miało do oddolnej próby jego naprawy, nazwanej później reformacją. 4. Sobór Trydencki. 31 października 1517 roku Marcin Luter rozpoczął w Kościele okres reformacji. Od tego czasu kilkukrotnie próbowano zwołać sobór, który uporałby się z rosnącym w siłę ruchem protestanckim. Ze względów politycznych udało się to dopiero papieżowi Pawłowi III, który do tego celu zaangażować musiał nawet swojego wnuka. Przebieg soboru realizowany był w trzech etapach, którym przewodniczył kolejno Paweł III oraz jego następcy, Juliusz III oraz Pius IV. W żadnej z nich bezpośredniego udziału nie brali przedstawiciele reformacji, którzy jednogłośnie odrzucili zaproszenia. Pierwsze obrady odbyły się w Trydencie 13 grudnia 1545 roku. Ojcowie soboru potępili nauki Marcina Lutra, zatwierdzając m.in. 7 sakramentów, które reformator ograniczył tylko do chrztu i dwupostaciowej komunii świętej. Potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii i potępiono głoszoną przez Kalwina predestynację, podkreślając istnienie wolnej woli człowieka. Chcąc ograniczyć kolejne ruchy reformatorskie, zabroniono indywidualnej interpretacji Pisma Świętego, wprowadzono indeks ksiąg zakazanych, a także ustanowiono dekret o seminariach duchownych, mających przygotowywać należycie wyedukowane duchowieństwo. Odrzucono próby wprowadzania języków narodowych w liturgii, którą jednak ujednolicono. W formie tzw. mszy trydenckiej obowiązywała aż do kolejnego soboru, czyli drugiej połowy XX wieku. W kwestii dyscypliny nakazano biskupom wizytację swoich diecezji, zwrócono uwagę na obowiązek głoszenia kazań w niedzielę i święta oraz prowadzenie ksiąg metrykalnych, w których oprócz chrztów i pogrzebów rejestrować należało związki małżeńskie, zawierane od tej pory według nowej trydenckiej formuły. Polacy na soborze pojawili się dopiero pod koniec obrad, po opublikowaniu przez Andrzeja Frycz-Modrzewskiego mowy o wysłaniu posłów na sobór chrześcijański. Byli to kardynał Stanisław Hozjusz, biskup Walenty Herburt i ksiądz Mikołaj Kromer, autorzy wielu pism o charakterze kontrreformacyjnym. Ostatnia sesja Soboru Trydenckiego została zamknięta 4 grudnia 1563 roku. W wyniku rozciągających się na prawie 18 lat obrad bardzo wyraźnie oddzielono od siebie doktrynę katolicką i protestancką. Sobór ten ukształtował i istotnie zmienił oblicze Kościoła katolickiego na niemal 400 lat, do momentu zwołania kontrowersyjnego Soboru Watykańskiego II. 5. Sobór Watykański II. 11 października 1962 roku papież Jan XXIII otworzył obrady soboru nazywanego najbardziej rewolucyjnym w całej historii Kościoła. Decyzja o jego zwołaniu zapadła głównie z potrzeby odświeżenia i dostosowania do zmian wynikających z ogromnego skoku cywilizacyjnego, który nastał po zakończeniu II wojny światowej. Decyzje podjęte w trakcie jego trwania są do tej pory tematem wielu debat, a ich wpływ na obecny obraz Kościoła jest tak znaczący, że zaczęły funkcjonować takie określenia jak Kościół przed- i posoborowy. Co zaskakujące, jego dekrety pełne są sprzeczności oraz niejasności. W wielu miejscach zastosowana terminologia pozwala uważać sobór za ortodoksyjny, a jednocześnie podkreśla jego wyjątkowo modernistyczny charakter. Soborowe postanowienia, których wierni doświadczyli w sposób najbardziej dla nich odczuwalny, dotyczyły samej mszy świętej. Poza umożliwieniem sprawowania liturgii w języku ojczystym, na co nie pozwolił Sobór Trydencki,
i zwróceniem duchownych twarzą ku wiernym dopuszczono osoby świeckie do pełnienia funkcji liturgicznych. Tak przy ołtarzach pojawili się szafarze oraz powrócił liczny udział w nabożeństwach ministrantów oraz lektorów. Dodatkowo, pierwszy raz do większego uczestnictwa w życiu oraz działalności kościoła zachęcono również kobiety. Podczas trwania soboru następca Jana XXIII, papież Paweł VI, nawiązał bliskie relacje z ówczesnym patriarchą Konstantynopola, Atenagorasem I. Zaowocowało to symbolicznym odwołaniem wzajemnych ekskomunik nałożonych na siebie przez kościoły katolickie oraz prawosławny w roku 1054. Był to element ogromnej rewolucji ekumenicznej kościoła katolickiego, który otworzył się na dialog międzyreligijny. Potwierdzono to także poprzez podkreślenie cech wspólnych kościoła katolickiego z innymi kościołami chrześcijańskimi. Co więcej, zwrócono nawet uwagę na prawdziwe i święte wartości duchowe innych wyznań, m.in. islamu oraz hinduizmu. Sobór Watykański II uznawany jest za oficjalny koniec okresu kontrreformacji. Nacisk na współpracę oraz tolerancję międzywyznaniową otworzył Kościół na człowieka, który w przypadku innego wyznania przestał być już heretykiem, a pozostawał bratem stworzonym na obraz Boga. Tak rewolucyjne zmiany naturalnie znalazły również swoich przeciwników. Należą do nich przede wszystkim grupy konserwatywne, które oskarżają soborowe dekrety o osłabienie Kościoła i odejście od jego wielowiekowej tradycji. Niektóre środowiska dopatrują się nawet roli masonerii w ukształtowaniu jego nauk, które miejscami wydają się być zbieżne z ich ideologią kultu człowieka. Spośród zarzutów często powtarza się również brak potępienia marksizmu oraz komunizmu, który w tamtych czasach był przyczyną cierpień wielu milionów ludzi. Niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek do przyjętych podczas soboru postanowień, pozostaje on jednym z kluczowych wydarzeń w całej historii Kościoła katolickiego, mając bezpośredni wpływ na jego dzisiejszy obraz. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji w oczekiwaniu na kolejnych 5 historii wiary.